Hej kochani, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o kolejnych lakierach hybrydowych. Tym razem firmy Pro Constance Carroll, która ma w swojej ofercie takie produkty jak lakier hybrydowe, wszystko do paznokci oraz kosmetyki. Weszłam właśnie na ich stronę z ciekawości, co oni jeszcze tam mają w swojej ofercie, ponieważ oni ogólnie jako mi wysyłali rzeczy do paznokci, ale oni właśnie w swojej ofercie mają też kosmetyki. Od pomadek, po pudry, jakieś tusze do rzęs, wszystko do kolorówki. I tak, chcę Wam pokazać, jakie produkty do mnie przyszły i ogólnie opowiedzieć ich trochę właśnie więcej i żebyście zobaczyli, może Wam się spodoba ta firma, może będziecie chcieli zamówić te produkty, zapoznać się z nimi bliżej, więc zapraszam Was do oglądania. Jak już wspomniałam, właśnie mają w swojej ofercie lakiery hybrydowe, bazy takie i gęstsze, i rzadsze, i tutaj jakieś bazy takie pod zwykły lakier. Tutaj mamy właśnie taką rozpiskę, jeżeli chodzi o nowości baz i topów, bo topy też mają. Topy po prostu są nieziemskie, ale to zaraz. I kolorki. Kolorów mają ponad setka. Różne to są odcienie, od pasteli, po neony, po naprawdę co chcemy, to możemy tam dostać. I tutaj z tyłu właśnie tej karteczce jest krok po kroku, jak wygląda jest manikier klasyczny, znaczy ten hybrydowy, ale to jest taka klasyka, jeżeli chodzi o taki krok po kroku. Każdy manikier hybrydowy wykonujemy tak samo, więc tutaj nie będę się rozżalać nad tą instrukcją. Ogólnie tak. Jeżeli chodzi o to, co do mnie przyszło, to jest baza i top i trzy kolorki. Zaraz Wam opowiem o każdym z osobna. Zaczniemy najpierw od topa i bazy. I tutaj ogólnie sobie podpisałam, ponieważ jak one tak u mnie leżą w szafce, to nie wiedziałam dokładnie, który to top, która baza, więc tutaj sobie markerem napisałam u góry, co z nich każdy jest. I tak o, one są ogólnie już brudne, ponieważ były takim testem. Je już używam, te produkty, zwłaszcza top, który jest po prostu fenomenalny. Używam ich jakoś ponad dwa tygodnie, ponieważ wtedy mi ta paczka przyszła. I ten top jest po prostu Meksykiem, naprawdę totalnym Meksykiem, ponieważ ten top się tak świeci bardzo, jest bardzo błyszczący, jeżeli chodzi o nawierzchniową warstwę na lakiery hybrydowe. Nie znalazłam takiego topu, ani Silker, ani Indigo nie było naprawdę tak fenomenalnym produktem jak ten. I co ważne, on nie pęka. Czyli jak na przykład uderzymy gdzieś paznokciem o jakąś szafkę czy coś, nie ma czegoś takiego, nie ma pęknięcia, nie ma żadnych rys, nie ma niczego. Jeżeli chodzi o bazy, w porównaniu baza jest gęstości lakieru z Indigo, Protein Base, to jest to samo. Jeżeli chodzi o trwałość, też jest naprawdę na plus. Klientki przychodzą mi po prostu na odnowę paznokci, nie ma żadnych uszczerbków. Jeżeli chodzi o alergiczność tych produktów, to coś takiego jak Indigo, czyli moim zdaniem jest to antyalergiczne. Ja na przykład mam atopowe zapalenie skóry, na mnie wszystko wychodzi jako pierwszą osobę, nie na moich klientkach, ponieważ one takiego problemu ze cerą i ze skórą nie mają. Na mnie to jakoś nie uczuliło mnie to, jest naprawdę mega, więc jestem pozytywnie zaskoczona i pozytywnie nastawiona na te wszystkie produkty. One mają ogólnie mililitrów, już Wam mówię. 6 ml i tak to wygląda. Ogólnie ten top, co ja dostałam, to jest dry top, więc nie ma warstwy dyspersyjnej. Także tak. No i tak to wygląda. Takie zwykłe pojemniczki, buteleczki z złotą zakrętką, więc nic specjalnego. Zwykłe. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o koszt takich lakierów, to jest tu różnorodność, ponieważ mają one dwie pojemności, 15 ml i właśnie 6 ml. Oczywiście te mniejsze są tańsze, te większe są droższe. One są w granicach tak 30 zł te i tak 70 do 80 zł te większe. Więc jeżeli chodzi o cenę, no to jest troszkę sporo, ale jeżeli chodzi o trwałość, jeżeli chodzi o wszystko, jeżeli chodzi o takie już elementy nawet designu, nawet trwałości i jakości tych produktów, to jest naprawdę na ogromny plus. Jeżeli chodzi o kolorki, mam tutaj trzy kolory. Już Wam mówię, jakie są numerki 106, 51 i 122. I tutaj mamy tak. Piękny taki kolor, który jest połączeniem ciemnej maliny i takiego borda. Potem jest kolor, który jest połączeniem takiego ala lila, czyli jasnego fioletu połączonego z różem. I on ma odrobinkę brokatu w sobie, takiego naprawdę połyskującego tylko. I soczysta, taka soczysta pomarańczowa neon,
który naprawdę jest fenomenalnym kolorem na lato. Teraz na stopy, na opalane stopy jest idealny. Jeżeli chodzi o pojemność tych produktów, to jest tak samo 6 ml. Wszystko jest, wygląda tak samo, tylko że te buteleczki mają tutaj doły tak samo pokolorowane jak lakier w środku, więc tutaj odzwierciedla kolor tego, co mamy w środku. Tutaj na przybitkach też pokażę Wam, jak każdy kolor wygląda z osobna, ponieważ tutaj mam też je namalowane na wzorniku i tutaj na wzorniku będziecie widzieć dwie warstwy koloru, ponieważ te produkty są tak mega napigmentowane, zwłaszcza. Nie spodziewałam się, ponieważ zazwyczaj jak kupujemy na przykład lakiery neonowe, to spotykamy się z czymś takim, że jest wszystko półprzeźroczyste. Tutaj czegoś takiego nie ma. Są normalnie jedna warstwa kryjąca mega, druga po prostu, żeby była pewność, że nic nie prześwituje, jest mega kolor. Jak możecie zobaczyć właśnie na przybitkach, tam właśnie, tak właśnie ten kolor wygląda. Jeżeli chodzi o tą lilię, to tutaj jest troszeczkę gorzej, ponieważ trzeba nałożyć takie trzy warstwy, żeby było takie pełne, dosłowne krycie, ale jest naprawdę też piękny kolor. Fajny teraz, jak był okres komunii, to jest idealne, zamiast takiego typowego French'a, baby boomera, naprawdę mega kolor. No i ten, mam teraz go na stopach, ponieważ jest naprawdę super kolorem i na teraz jest naprawdę idealnym kolorem, więc tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o kolorki. I teraz to powiem Wam, jak oceniam w ogóle tę całą firmę. Ogólnie jeżeli chodzi o moje zdanie dotyczące tej firmy, to jest na mega, mega plus, ponieważ te produkty są tak super jakościowo, mają taką trwałość, taką pigmentację, wszystko, wszystko co najlepsze. W sumie w tych produktach nie widzę żadnego minusa, naprawdę. Tutaj się kolega śmieje, naprawdę nie widzę żadnego minusa. Także jak jesteście zainteresowani czymś więcej o tych produktach, to na dole w linku będziecie mieli link do ich strony sklepowej, tam możecie sobie właśnie zakupić, jeszcze raz poczytać o tych wszystkich produktach. No i tak, to by było na tyle. Tutaj macie filmy proponowane, tu macie przycisk do subskrybowania, komentarze wiadomo, mile widziane na dole i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Pa, pa!